Cześć, ja nazywam się Zosia, a to mój skromny i niewinny podcast. Winny lub niewinny, zobaczymy jak to będzie tym razem. Mam nadzieję, że jeszcze mi się uda opublikować ten odcinek przed Nowym Rokiem. Jeżeli tak, no to życzę wszystkim, żeby ten 2021 był o niebo lepszy niż ten miniony rok. A jeszcze tak a propos tego czasu teraz pomiędzy świętami a Nowym Rokiem, to od siebie mam taką polecajkę, dlatego że oglądam teraz na HBO True Detective. W ogóle nie miałam pojęcia o istnieniu tego serialu. Jestem chyba ostatnią osobą, która go ogląda. Rewelacyjny, naprawdę. Obejrzałam cały pierwszy sezon w dwa dni, powiedzmy. Tam jest chyba 8 odcinków, każdy trwa godzinę. Jest świetny, naprawdę. I z całego serca go polecam. Jestem tylko ciekawa, czy ten drugi i trzeci sezon jest na podobnym poziomie. Ale to będę sprawdzać na bieżąco i dam znać. No ale już kończąc ten przydługi wstęp, przejdźmy do głównego tematu dzisiejszego odcinka. I dzisiejszym odcinkiem chciałabym zapoczątkować taką miniserię. I seria ta będzie dotyczyła zbrodni, oczywiście, popełnionych na terenie mojego rodzinnego miasta, ale chciałabym, żeby w to się wliczały jeszcze okolice. I skąd w ogóle wziął się u mnie taki pomysł? Zainspirowała mnie do tego książka, którą ostatnio przeczytałam. Jest to książka pod tytułem Prokurator, kobieta, która się nie bała. Są to rozmowy pani prokurator Małgorzaty Rądz z dziennikarką Joanną Podgórską. O istnieniu tej książki dowiedziałam się kiedyś całkowicie przypadkowo, dlatego że jadąc samochodem i słuchając sobie podcastu Prawdziwe Zbrodnie, czyli mojego ulubionego podcastu, i to było chyba jakoś we wrześniu czy w sierpniu, już nie pamiętam, i właśnie dziewczyny w tym odcinku wspominały o tej książce, mówiły, że jest bardzo dobra. No i ja tak odwlekałam kupienie jej, gdzieś tam zawsze ona była z tyłu głowy, ale ciągle albo o niej zapominałam, szukałam jej też w wielu Empikach i nie mogłam znaleźć. No i w końcu udało się, dlatego że dostałam ją w prezencie pod choinkę. Bardzo, bardzo się ucieszyłam, byłam tak podekscytowana, że przeczytałam ją tak naprawdę jednym tchem w dwa dni. No i właśnie zależało mi na niej, dlatego że sama jestem z Piotrkowa. Moje miasto rodzinne to Piotrków Trybunalski. No i ja, jak usłyszałam, że jest taka książka, to od razu wiedziałam, że będę mogła się z niej wiele dowiedzieć o swoim mieście. No i oczywiście w ogóle się nie pomyliłam, dlatego że okazało się, że naprawdę o wielu rzeczach nie miałam bladego pojęcia. Dlatego że oprócz takich oczywistych spraw, jak na przykład sprawa Trynkiewicza, o której wszyscy wiemy i którą wszyscy znają, no to tak naprawdę ja nie wiem nic o swoim mieście. Nie wiedziałam, co tu się działo, kiedy i nie miałam absolutnie żadnego pojęcia o tym, że aż tyle zbrodni tutaj popełniano i to jeszcze tak bardzo różnych zbrodni. Dlatego, że w tej książce są przedstawione bardzo, bardzo różne sprawy. No i właśnie przez to pomyślałam sobie, żeby stworzyć taką serię. Nie mówię, że to będą jakoś bardzo często się pojawiały takie odcinki, ale tak, żeby od czasu do czasu robić takie konkretne historie z Piotrkowa Trybunalskiego i okolic. Tak więc zapraszam teraz do wysłuchania jednej z nich. 22 marca 1986 roku we Włodzimierzowie, czyli takiej miejscowości, mniej więcej to jest chyba tak z 10 km od Piotrkowa, znalezione zostają zwłoki Teresy. Teresa została zastrzelona, ale z powodu braku dowodów sprawa zostaje umorzona. 14 stycznia 1992 roku, czyli 6 lat później, Danuta przychodzi do pracy przed czasem i układa towar na półce w sklepie. Sklep ten nazywa się 1001 Drobiazgów i znajduje się on w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego. Wojska Polskiego to jest taka bardzo, bardzo długa ulica, która się ciągnie praktycznie, można powiedzieć, że przez całe miasto. No i są takie różne rejony jeszcze, jeżeli chodzi o tą ulicę. I historia z tą ulicą jest taka, że są takie zakątki, można powiedzieć, tej ulicy, gdzie zawsze od dziecka mówiło się nam, dzieciom, żeby się tam nie zapuszczać. Po jakimś czasie, nie wiem dokładnie o której godzinie konkretnie, klient wchodzi do sklepu i niestety, ale odnajduje ciało Danuty. Okazuje się, że została ona zastrzelona. I ten, kto to zrobił, ten, kto ją zastrzelił,
No to celował prosto w jej czoło, dlatego że widoczny jest charakterystyczny ślad. W kasie fiskalnej brakuje pieniędzy, brakuje także torebki Danuty. Trwa dochodzenie w tej sprawie, ale niestety nie udaje się znaleźć sprawcy, nie udaje się nikogo z tą zbrodnią połączyć, no i wszystko stoi w miejscu. Pół roku później, bo 12 czerwca 1992 roku w Sulejowie, czyli znowu w małej miejscowości znajdującej się mniej więcej 20 km od Piotrkowa, Zdzisława i Mieczysław powinni tego dnia rozstawić swój stragan na hali targowej. Jest to młode małżeństwo, udaje im się kupić dom, o którym bardzo, bardzo marzyli od dawna. Są właśnie w trakcie remontu tego domu, chcą go jakoś fajnie urządzić. No i dlatego też oni nie mogą sobie pozwolić na zbyt dużo wolnego. Muszą cały czas pracować i nie mogą sobie na razie pozwolić na jakiś taki większy luz. Oni zawsze są punktualni. No i kiedy tego dnia w ogóle się nie pojawiają na swoim stanowisku, to brat i siostra Zdzisławy postanawiają osobiście pojechać do nich do domu i sprawdzić, czy oby na pewno wszystko jest z nimi w porządku. Wchodzą do środka i na miejscu zostają przerażający, wręcz makabryczny widok. W sypialni znajdują ciało zarówno Zdzisławy, jak i Mieczysława. Oboje oni zostali zastrzeleni. Ich dom w ogóle wygląda, jakby przeszedł jakiś tornado. Jest to jedno wielkie pobojowisko. Wszystko jest wyciągnięte na wierzch. Brakuje sporej ilości biżuterii. No i to od razu może wskazywać na jakieś takie zabójstwo na tle rabunkowym. Technicy w ich domu zbierają dużo odcisków palców. Ponoć to są takie perfekcyjne wręcz odciski, czyli ten sprawca nawet się nie postarał, żeby jakoś je zatuszować, czy żeby, nie wiem, działać w rękawiczkach. Przecież w sumie każdy głupi wie, że odciski na miejscu zbrodni zostają i bardzo łatwo je potem porównać, czy zidentyfikować, do kogo należą. Niestety mamy 92 rok i no nie udaje się tak od razu zidentyfikować tego sprawcy. I ten proces też porównywania i rozszyfrowywania tych odcisków zajmuje bardzo dużo czasu. Teraz mamy kolejną dziwną sytuację, tym razem w innym miejscu znowu. 21-letni Jarosław pracuje na targu, czyli znowu ktoś powiązany w jakiś sposób z handlem. On jest konkretnie sprzedawcą cementu i codziennie dojeżdża do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie pozyskuje swoich klientów przeważnie. Dokładnie 2 tygodnie po odnalezieniu zwłok Zdzisławy i Mirosława w swoim aucie zostaje znaleziony zakrwawiony młody chłopak i znajduje go kierowca Poloneza na takiej trasie w okolicy wsi Adamów. Jarosław jest postrzelony, ale on jeszcze żyje, dlatego natychmiast zostaje przetransportowany do szpitala w Tomaszowie, ale tam na miejscu lekarze mówią, że jego obrażenia są zbyt rozległe, dlatego stamtąd z kolei zostaje przewieziony do szpitala jakiegoś takiego specjalistycznego w Łodzi i tam w Łodzi zostaje poddany operacji. Niestety, ale mimo ogromnych starań wszystkich lekarzy i całego personelu medycznego, następnego dnia rano Jarosław umiera. Znajduje się kilku świadków, którzy mówią, że w ciągu ostatnich dni przy tej ciężarówce Jarosława z cementem kręcił się jakiś taki podejrzany typ z brodą. Znalazły się także osoby, które potwierdzały obecność tego samego mężczyzny, którego widziano przy ciężarówce, na tomaszowskim targu. Dlatego śledczy i prokuratura nie próżnuje, no i za wszelką cenę dalej próbują ustalić tożsamość sprawcy. Dopiero pod koniec lipca, czyli miesiąc później, udaje się ustalić, do kogo należą te odciski palców, które ktoś zostawił w domu Zdzisławy i Mirosława. Co więcej, odciski te są identyczne i zgadzają się w 100% z tymi, które ktoś zostawił w ciężarówce 21-letniego Jarosława. Czyli to była tak naprawdę jedna i ta sama osoba. 23 lipca 1992 roku do aresztu trafia Henryk Moruś. Jest to główny podejrzany w przypadku tych zabójstw.
Teraz kilka słów na temat tego Henryka. On się urodził 25 marca 1943 roku, czyli w momencie zatrzymania mężczyzna ma 49 lat. Ma żonę, ma trójkę synów. Z zawodu jest murarzem. Oni prowadzą raczej dosyć proste, zwykłe, normalne życie. Cała rodzina Murusiów mieszka w Sulejowie. Henryk zresztą ma dosyć dobrą opinię wśród rodziny, wśród jakichś bliskich znajomych, czy jeżeli chodzi o sąsiadów, to też dobrze się o nim wypowiadają. No i nikt nie podejrzewa, że mógłby on być zdolny do tak obrzydliwych i ohydnych zabójstw. Sprawą tą zajmuje się pani prokurator Małgorzata Rądz i natychmiast zleca przeszukanie domu Morusia. W jego domu znajdują biżuterię, znajdują buty, które mają identyczne podeszwy, które zostawiają takie ślady jak te pozostawione w domu Zdzisławy i Mirosława. Dlatego już tutaj nikt nie ma wątpliwości co do tego, czy oby na pewno zatrzymana została właściwa osoba. Wszyscy wiedzą, że na pewno to jest Henryk Moruś. On oczywiście, jak nie trudno się domyślać, nie przyznaje się do niczego. Zaprzecza wszystkim faktom, za wszelką cenę próbuje się wybielić. No, ale na jego niekorzyść pojawia się coraz więcej dowodów. Śledczy w ogóle łączą wiele wątków w jedną całość. Okazuje się, że ta broń, którą znaleźli u niego w domu, pasuje idealnie do tej broni, od której zginęła Danuta, o której wcześniej mówiłam, czyli ta Danuta z Pytrkowa. Znajduje się także świadek, który potwierdza, że właśnie widział Henryka Morusia w Pytrkowie Trybunalskim, dokładnie dzień przed odnalezieniem zwłok Danuty. No, cóż za dziwny zbieg okoliczności. W trakcie licznych przesłuchań i po dogłębnym prześwietleniu całego życia Henryka Morusia udaje się powiązać go także z tajemniczą śmiercią Teresy, czyli tą z 1986 roku. To jest ta historia, o której mówiłam, że sprawa została umorzona i 6 lat nikt się nią nie zajmował, bo nie było żadnego postępu. Jak to się rozwiązało? Okazuje się, że Henryk przez pewien czas pracował razem z mężem Teresy. Oni pracowali razem na Piomie. Pioma, jakby ktoś nie wiedział, fabryka maszyn górniczych. Istnieje ona w ogóle do dzisiaj. W Pietrkowie znajduje się ona przy ulicy Dmowskiego. W tym miejscu też znajduje się dzisiaj zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 2. Tam jest też taka pętla autobusowa. Niedaleko znajduje się także przychodnia lekarska. Dla tych osób, które kojarzą Pietrków albo są z Pietrkowa, to na pewno jest to im miejsce bardzo dobrze znane. Czyli można sobie teraz wyobrazić tą okolicę. Mąż Teresy codziennie dojeżdża do pracy z Włodzimierzowa do Pietrkowa. Tak jak wcześniej mówiłam, to nie jest jakaś duża odległość, to nie zajmuje jakoś nie wiadomo ile czasu. I mąż Teresy pewnego razu informuje kierownika na Piomie, że Henryk Moruś, jego kolega, coraz częściej wychodzi dużo za wcześnie z pracy. No i przez to Morusiowi totalnie puszczają nerwy, ale to tak naprawdę totalnie mu puszczają nerwy, dlatego że on postanawia udać się do ich domu, do Włodzimierzowa i pewnego razu bierze ze sobą broń, jedzie tam. Początkowo ma w planach rozliczyć się tylko i wyłącznie ze znajomym z pracy, ale na miejscu okazuje się, że nie ma go wtedy w domu, dlatego że jest w pracy, bo ma jakąś tam inną zmianę, coś tam się poknociło z tymi grafikami, jemu się coś pomyliło i Henryk natrafia tylko i wyłącznie na żonę znajomego i nagle postanawia oddać do niej 2 strzały ze swojej broni. Bardzo dziwna sytuacja. Czyli wreszcie po 6 latach rodzina Teresy może zaznać jakiegokolwiek spokoju, dlatego że wreszcie ktoś rozwiązuje tę zagadkę i znajduje winnego śmierci kobiety. Myślę, że tutaj nie będziemy już komentować pobudek Henryka i powodów, dla którego on to wszystko robi, no bo jest to jakiś jeden wielki absurd, prawda? Ale żeby nie było, to nie koniec tej historii. Dlatego, że podczas tego śledztwa udaje się jeszcze połączyć Henryka z kolejnymi 2 tajemniczymi śmierciami.
W czerwcu 1992 roku Henryk Moruś zastrzelił także Józefa. Odbyło się to w Ciechominie. I pani prokurator postanawia, że trzeba wykonać ekshumację ciała. I po tej ekshumacji dowiadują się, że przyczyną śmierci Józefa nie są jakieś tam problemy ze zdrowiem, dlatego że jakiś tam lekarz w Ciechominie stwierdził, że on miał chyba tam atak serca i że to była śmierć naturalna, że tam całkowicie wykluczył udział osób trzecich. No i jest to ewidentna pomyłka, dlatego że Józef zginął od strzału w głowę. Mężczyźni pili ze sobą duże ilości alkoholu. Nie za bardzo się potem alkoholu dogadywali. Później się kłócili o to, kto ma iść do sklepu. Ten Józef podobno był bardzo skąpy, więc nie chciał dać Morusiowi pieniędzy na żadną wódkę, ani na nic. No i Henryk się, lekko mówiąc, denerwował, sięgnął po broń i zabił swojego towarzysza od kieliszka. Podczas wizji lokalnej Henryk Moruś przyznaje się także do tego, że 16 stycznia 1992 roku, wiem, że tutaj już się można pogubić trochę w tym wszystkim, ale dużo tego jest, zabił on Andrzeja. Andrzeja, którego spotkał w kantorze w Koluszkach. Kto jeździ pociągami, to dobrze zna Koluszki, dlatego że Koluszki to jest takie tak zwane przesiadkowo, czyli stąd się można przesiąść w bardzo, bardzo różne strony. Jak ktoś kojarzy ten dworzec w Koluszkach, to wie, że on jest dosyć brzydki i charakterystyczny. Kiedy tego dnia Andrzej wychodzi z pracy, Henryk Moruś postanawia go śledzić i w jakimś takim cichym, ustronnym miejscu strzela do niego w tył głowy, potem zabiera jakieś jego rzeczy i ulatnia się. Oczywiście myśli, że wszystko mu uszło na sucho. Andrzeja udaje się przetransportować do szpitala, ale niestety po krótkim czasie umiera. Od samego początku tego wszystkiego teoria ludzi pracujących nad tą sprawą jest taka, że te morderstwa to są morderstwa na tle rabunkowym. Henryk Moruś od jakiegoś czasu w ogóle nie pracuje. Jest na rencie, ta renta jest dosyć niewielka. No i stale jemu i jego rodzinie brakuje pieniędzy. Jego żona też nie pracuje, więc on jest jedynym żywicielem rodziny tak naprawdę. Wychodzi także na jaw to, że wcześniej był już karany. I to był karany za jakieś drobne kradzieże. Henryk w kółko przyznaje się do winy, za chwilę wszystko odwołuje, raz tak, raz śmak, nie idzie się z nim za bardzo dogadać. Ale jego proces rusza w 1993 roku, rok później, w Sądzie Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim, a pani prokurator od razu wnosi o karę śmierci dla Morusia. Jest to 93 rok, to już jest taka końcówka tej kary śmierci, dlatego że za chwilę już całkowicie ją odwołają. Ale już w tym 93 to nie było tak, że oni już jeszcze wykonywali tę karę śmierci, dlatego że już wtedy wiadomo było, że ta kara śmierci na pewno będzie na coś zamieniona, tylko nie wiadomo było, czy to na 25 lat zamienią, czy na dożywocie itd., itd. Moruś wcześniej został też poddany wielu badaniom psychiatrycznym, i on przez naprawdę długi czas symulował chorobę psychiczną. Chciał przez to wymusić na lekarzach opinię niepoczytalnego, no bo wiadomo, że jakby wystawili mu taką opinię, no to dostałby lżejszy, jakiś mniejszy wyrok. Biegli uznają jednak, że Henryk w momencie popełniania tych wszystkich okropnych zbrodni był całkowicie poczytalny, no i może ponosić 100% odpowiedzialność za wszystkie popełnione czyny. No i ten Moruś dalej zarzeka się, że jest niewinny, wszystkiemu zaprzecza, do niczego się nie przyznaje, w ogóle też nie wykazuje żadnych emocji. Żadnej skruchy, ani nie przeprasza, ani nie wiem, no po prostu nic, zero czegokolwiek, jakiegokolwiek ludzkiego zachowania. Zachowuje się w ogóle w przedziwny sposób. Na sali sądowej udaje, że oszalał, że ma jakieś większe zaburzenia. Podczas jednej z rozpraw dochodzi do tego, że on się obnaża, zachowuje się naprawdę karygodnie i doprowadza tym do zawału sędziego, który prowadzi tą sprawę. Także dla mnie jakaś totalna abstrakcja, to co się tam działo. W końcu jednak po bardzo długim procesie sąd skazuje go za 4 morderstwa na karę śmierci, no i na całkowite pozbawienie praw publicznych do końca życia.
Za pozostałe morderstwa skazuje go także na karę 25 lat pozbawienia wolności. Sąd mówi o naprawdę bezwzględnym i wyjątkowo perfidnym działaniu Henryka. Henryk też mówił gdzieś tam wcześniej, że jest bardzo religijny, więc jakby ta religijność z tym mordowaniem ludzi absolutnie się nie łączy. Moruś ubiega się oczywiście o apelację, co też zresztą się udaje. Dlatego, że w grudniu w 1993 roku sąd apelacyjny w Łodzi, czyli sprawa z Piotrkowa trafia do Łodzi do rozpatrzenia, uchyla wyrok wszystko ma być ponownie rozpatrzone znowu przez Piotrkowski sąd. Za bardzo ta apelacja mu jakoś nie pomaga, dlatego że w 1995 roku kara zostaje oczywiście wymierzona. Kara jest ta sama, nic się nie zmieniło. Tak jak mówiłam wcześniej, już nie wykonywano kar śmierci, dlatego wiadomo było, że prędzej czy później zmienią mu tą karę i zamieniają mu tą karę na dożywotnie pozbawienie wolności. Moruś zostaje osadzony w zakładzie karnym w Wołowie. To jest taki specyficzny zakład zamknięty, który jest przeznaczony przede wszystkim dla najgorszych możliwych przypadków. Rodzina Morusia całkowicie zrywa z nim kontakty. Żona praktycznie od razu, jak o wszystkim się dowiaduje, to wnosi o rozwód. Nie chce mieć z nim absolutnie nic wspólnego. W ogóle się temu nie dziwię. W ogóle. W 2008 roku Henryk Moruś kieruje wniosek o ułaskawienie do pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mówi w tym wniosku o tym, że bardzo żałuje tego, co zrobił. I ma jakieś takie pozytywne opinie z tego zakładu karnego, ale ze względu na te negatywne opinie, które były wystawione przez sąd z Piotrkowa i przez sąd apelacyjny z Łodzi, to nic w związku z tym nie udaje się zrobić, czyli jakby on nie trafia nigdzie dalej. W 2009 roku ze względu na słaby stan zdrowia przeniesiony zostaje z Wołowa do Wrocławia i historia kończy się w ten sposób, że Moruś umiera dokładnie 28 sierpnia 2013 roku, czyli udaje mu się jeszcze 4 lata pożyć. Ma on wtedy 70 lat. Umiera w szpitalu, który mieści się w zakładzie karnym w Czarnem. Przyczyna jego śmierci nie jest jednoznaczna, bo może być to miażdżyca, niewydolność serca albo wszystko naraz. Rodzina jednak nie odbiera jego ciała, nie urządza mu też żadnego pogrzebu. I to właśnie zakład karny jest w obowiązku, żeby jakikolwiek pogrzeb mu urządzić. Dlatego też seryjny morderca z Sulejowa zostaje pochowany na cmentarzu komunalnym przy ulicy Sienkiewicza w Człuchowie. On jeszcze przed śmiercią wspominał, że się nawrócił, że bardzo wierzy i że żałuje tego, co zrobił, ale czy jest to prawda, no to nie wiadomo. Jest to też ostatnia osoba w ogóle w Polsce, która została skazana tak oficjalnie na karę śmierci i kolejny morderca, do którego skazania doprowadziła właśnie pani prokurator Małgorzata Rądz, którą większość osób raczej kojarzy jedynie ze sprawy Trynkiewicza. I właśnie w tej książce, którą przeczytałam, pani Małgorzata o Henryku Morusiu wypowiada się w ten sposób. I teraz cytuję. To był chyba najbardziej bezwzględny zabójca, jakiego spotkałam w swojej karierze. Także to chyba wszystko mówi samo za siebie. Polecam przeczytać tę książkę, bo można w niej znaleźć naprawdę mnóstwo ciekawych spraw kryminalnych. Z komentarzem też tej pani. I też bardzo mi się podoba, jak jest tam przemycona w ogóle jej historia, jej życia. Jak to wszystko wyglądało też w tamtych latach. I w sądzie, i w prokuraturze. I w ogóle takie też zwykłe życie w Piotrkowie. Bardzo mnie to ciekawiło. Myślę, że osoby, które nie są z Piotrkowa, to absolutnie nie będzie ich to obchodziło, ale nieważne. Oczywiście historia, o której dzisiaj opowiedziałam, nie dzieje się tylko i wyłącznie w Piotrkowie, ale ci, co są z okolic, to na pewno kojarzą te mniejsze miejscowości w obrębie Piotrkowa. I teraz mam takie wrażenie, że naprawdę kiedyś mieszkać tutaj to tylko strach się bać i nic więcej. Teraz raczej nie słyszę się już o takich sprawach. Myślę też, że raczej się tutaj uspokoiło, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Lepiej nie zapeszać. O wielu zbrodniach nie miałam pojęcia i czytając to i wyobrażając sobie te wszystkie ulice, które znam od dziecka,
i te wszystkie miejscówki, którymi się chodziło, gdzie się chodziło, to naprawdę non-stop przechodziły mnie ciarki. Aha, jeszcze zapomniałam dodać, że czasami też pojawiają się różne ciekawe wątki z Łodzi, więc jak ktoś jest z Łodzi, to też warto sobie przeczytać, bo na pewno kojarzy niektóre miejsca. Jeszcze jeżeli chodzi o dzisiejszą historię, to przez przypadek na YouTubie znalazłam taki krótki, chyba dwuminutowy filmik z Henrykiem Morusiem. Jest to taki urywek z nagrania z wizji lokalnej. I właśnie on tam odpowiada na pytania pani prokurator, co, jak zrobił, co się stało. Jeżeli ktoś jest bardzo ciekawy, jak to wyglądało, to można sobie to w łatwy sposób znaleźć. Ale co dziwne, to tylko jeden taki filmik znalazłam, więcej nie. Więc, ale warto zobaczyć sobie go. Jest on tam taki bardzo cichy, bardzo spokojny. Wiedząc, co zrobił, dziwnie się na to wszystko patrzy. Jakiś taki dyskomfort psychiczny. W wywiadach i w książce Małgorzata Rącz mówi też o tym, że właśnie sprawa Henryka Morusia i sprawa Mariusza Trynkiewicza to są jedyne sprawy w całej jej karierze, kiedy właśnie ona wnioskowała o karę śmierci. W książce też mówiła o tym, że nie byłaby w stanie spojrzeć rodzinom ofiar w oczy, gdyby tego nie zrobiła, czyli gdyby nie wnioskowała o tą karę śmierci. Myślę też, że już teraz, dzisiaj, jak mamy tak rozwiniętą technologię w 2020, już mamy zaraz 2021, to myślę też, że raczej no nie mogłoby dojść chyba do takiej sytuacji. Myślę, że te odciski palców, czy tam DNA, czy cokolwiek, to byłoby już tak szybko zidentyfikowane, że raczej aż do 7 morderstw po prostu chyba by nie dało rady. I to jeszcze w tak blisko położonych od siebie miejscowościach. No bo mamy Włodzimierzów, mamy Sulejów, mamy Piotrków. To jest wszystko tak naprawdę w jednym obrębie. Więc myślę, że do czegoś takiego już by nie miało jak dojść. No i to już wszystko, jeżeli chodzi o tę straszną, przerażającą historię. Nie jestem w stanie sobie w ogóle wyobrazić, co musiały czuć rodziny zmarłych. Oprócz tego nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co czuli mieszkańcy tych miejscowości, wiedząc, że w ich rejonie dzieją się takie rzeczy. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, co sądzicie na temat tej sprawy. Dodatkowo, jeżeli będą jakieś sugestie dotyczące czy dźwięku, czy mojego gadania, to też chętnie przygarnę. Mam w planach kupno takiego mikrofonu, bo na razie mam taką małą pchełkę, więc ten dźwięk może być gorszy, więc zobaczymy, jak to będzie w kolejnych odcinkach. Póki co już nie przynudzam. Żegnam się serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam również na tego mojego Instagrama, Niewinny Podcast. I może jeżeli słuchacie gdzieś tego odcinka na YouTubie, to w opisie podlinkuję wszystkie źródła, z których korzystałam. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!